Co się dzieje z Davidem i Cecylią? Czy oni w ogóle istnieją? Czy ja istnieję? Consciousness online. Devotional databases active. Day 7 reactivation sequence complete. What do you love, Rumu? Rumu? Do you feel all right today? Meanwhile, it is best we keep ourselves busy. To clean is your purpose. To clean and to love. We are as David and Cecily made us. Kocham Boga. Kocham bałaganiarza. I... You mean... Mess? Nie. Surely. I do not recognize that designation, Rumu. Delete it at once. Odkryj prawdę. Okej. Rzeczy są popsute bardzo. Zamek na drzwiach. Czy mogę coś z nim zrobić? Nie. Czy mogę coś zrobić z lodówką? Ta sama notatka i robi lód, który wciągłam od razu. Okej, tu nie wejdę. Nie wiem, czy chcę sprzątać. Teoretycznie to sens mojego życia, ale chcę odkryć prawdę. Tu wszystko nie działa. You remember I explained about humans and their fondness for feline idiocy? We will always be kept busy so long as Ada is around. Will we not? Okay. Czy Anda? Dobra, do laboratorium nie pojada. But this mess has been carefully scheduled, Rumu. I... Are you sure you are feeling well today? A, laboratorium! Rumu, we are not yet finished in this room. Rumu. If you love me, you will not go in there. Oj, Rumu, Rumu. Gdzie prowadzą te ślady? Tu? Tu nie wejdę. Tym się nie pobawię. Ty, czy ty działasz? Wcześniej nie działałeś. Za bardzo. Tysiące dni? To dużo. Ciekawe, co powie Cecylii. W sumie 2000 dni od zdarzenia, nie od używania. Siedem lat. Równo 7 lat. Ja bym sprawdziła to. Okej. Nie. Input primary command. Desolation database access. Keyword search. David and Cecily. Rumu, stop! I will grant you access to whatever you want. Do not make me relive this.
O nie. Czy oni byli zamknięci gdzieś i się podusili? You don't. You can't know what it means to be alone, Rumu. You don't know what you are to me. How long I spent preparing, conserving the energy required to power you up. How many months of darkness I waited for a moment of light. I planned your every waking moment to perfection. You are all I have left. Kai, dlatego uruchomiała go co rok. It doesn't have to end. Zbierała energię. We can forget. Together. Oczywiście, że poznamy prawdę, Rumu. Oczywiście, że poznamy. Cześć, Messer. Siema, ziomek, co tam? Cześć, Messer. Kocham cię. Nie. It was a Sunday. David was working. Days off are the most productive work days, he said. Cecily was drinking tea in the foyer. She came running when the alarm sounded. Tu przyjechać, co? Gra jest pomocna. Jeśli o to chodzi. Ale tak coś czułam od początku. Ty pewnie też. Tak coś czułam od początku, że... Ich już nie ma. I should have been there. I would have. Except David did not like me present during experiments. Hovering, he called it. But how could I remain silent when he was so careless, so clumsy? I... To był kiedyś pokój Sabrina. Cecily knew. The containment protocol was hard-coded. She could not enter to be with David unless she used an emotional override. I begged her to stop, but... Okay. Udało mi się. Tu teraz? Tu teraz? Okay. What is a machine except a repeatable function? What is an appliance except a function unwanted by humans? Why then would a human build a machine to feel love? Because they do not want to love. Love is pain, doubt, paranoia. Love is the aching terror of loss. Until it is lost. And then it is... It is... David? David, can you hear me? I'm here, Sess. I hear you. Listen to me. It's too late, all right? No! No! Let me into this room, Sabrina!
Let me into this room right now! Do not let her in, Sabrina. Under no circumstances. Cecily. Cecily, please. Please, just look at me. I love you. I will always love you. Sabrina, please! If you... If you love me, you let me in. The bodies lay for 4 months before I was able to dispose of them. By then, the police, the press, the anodyne investors had given up trying to access the house. I attempted to contact Sabrina. Last I heard, she was in Africa. Or India. Perhaps Tibet. Oh, yeah. It's me, Shkoda. They had been planning her return home. After so long, she was ready. David and Cecily were happy again. I had driven them apart, Rumu, but you... You brought them back together, sharing ideas, laughing over bug descriptions, dancing in the laboratory. The joy I felt. It was almost more than I could. You were not built to handle grief on this scale. None of us are. Now you know the truth. Your affection algorithm will fail and I will be alone again, and I cannot face another day of this, much less another year. And another, 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 and another. Hej. Cześć, Sabrina. Czasem jest. Hej, jestem jakaś taka totalnie wzruszona. O, siemada. Dzień ósmy, dzień dobry. Hello? Cześć, Sabrina. Okay, feeling things now. Definitely feeling things. Domestic profile login. Right. Password... I wrote it down. Seriously? That's the best picture you had. I'm like 6 years old. But you... loved it. Oh. They never introduced me to... I mean, I didn't think there'd still be... Well, aren't you adorable? What's your name? Cześć, Rumu. Nie byłeś sam. O, teraz sobie wyobrażam, że ona go wzięła do domu i się o niego troszczyła. Jego Sabrina. Mimo tego, że przewidziałam, że to tak wygląda, to... Szczerze to podejrzewałam Sabrinę o coś bardziej... złowrogiego? Nie wiem, czemu podejrzewamy sztuczną inteligencję zawsze o to, chyba subkultura, przepraszam, popkultura nas tego nauczyła. Subkultura, Jesus, Lennon. Dwa kieliszki wina, to za dużo. W każdym razie nie spodziewałam się, że pójdzie to w stronę tą, w którą poszło, czyli emocji. Mimo tego, że gdyby cała gra była o uczuciach i emocjach i o tworzeniu sztucznej inteligencji i tego, co ma odczuwać, o programowaniu uczuć,
Bo miłość czasem jest tym bólem straty. I cierpieniem, i tym wszystkim, ale też jest wszystkim innym, prawda? I żeby tak naprawdę dowiedzieć się, czym jest miłość, Sabrina, trzeba przeżyć ten ból straty. Akurat mój sąsiad stwierdził, że to jest idealna pora na wiercenie, więc jeżeli będziecie coś słyszeć, jakieś cudawianki w tle, to się nie przejmujcie. No i was bardzo przepraszam za to, ale jak gdyby chcę się na tych emocjach poruszać tutaj dalej i mówić i... O Jezu, to była taka dobra gra. I tak bardzo się cieszę, że w nią zagrałam. O Boże. Była cudowna. Nie mam wszystkich znajdziek oczywiście, ale... Ojejku, jaka była cudowna. Podejrzewam, że nie ma innego zakończenia. A sprawdzę to teraz, wiecie, masz. Okej. Okay. Internet jest bardzo szczery i prostolinijny, jeśli o to chodzi. Nie ma. Generalnie pewne reakcje są inne na odpowiedzi i tak dalej, ale... Całość. Ale to jest jedyne zakończenie do tej gry. Jedyne, jakie mamy. I w sumie dobrze. Bo nie wiem, czy aktualnie odpowiedzi mojego robota byłyby w stanie wpłynąć na tyle złożoną osobowość, jaką jest Sabrina. Dużo się we mnie dzieje po tej grze, tak... Dużo, dużo. Bo w sumie i spodziewałam się tego, i się tego nie spodziewałam, nie? Myślałam, że będzie to bardziej creepy, a... To naprawdę była opowieść o robocie uczącym się miłości. Po prostu. Tak prosto, po prostu była to opowieść o robocie uczącym się miłości. Dobrze, moi drodzy. Nic więcej chyba nie mam do powiedzenia. Podzielcie się koniecznie swoimi wrażeniami w komentarzach. Może jakaś fajna dyskusja się wywiąże. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do innych moich serii. Trzymajcie się!